Tusk o różnicy między stanem wojennym a rządami PiS. Donald Tusk: w stanie wojennym na Sylwestra zawieszono godzinę policyjną, teraz ją wprowadzają. Donald Tusk skomentował zapowiedź nowych obostrzeń, które mają być wprowadzone przez rząd. Odniósł się szczególnie do Sylwestra. Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na Sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają, napisał na Twitterze. Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian, dodał były premier. Przypomnijmy, na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski powiedział, że zakaz przemieszczania się będzie obowiązywał od godzina 19 w dniu 31 grudnia do godzina 6-1 stycznia. Początkowo szef resortu zdrowia jako godziny rozpoczęcia zakazów wskazywał godzina 21 w Sylwestra, jednak na stronie internetowej KPRM pojawiła się informacja, że zakaz rozpocznie się od godzina 19 i minister też szybko skorygował tę pomyłkę. Uzasadnione są tylko i wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu, na przykład zawodowym, mówił szef MZ. Chodzi tutaj o to, że musimy zostać w domu, dodał.